Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze, zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wyrzucą ich w piec rozpalony. Tak będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w każdy czwartek nasze myśli biegną do wieczernika, gdzie Jezus Chrystus spotyka się ze swoimi apostołami, gdzie tam dokonuje cudownego znaku, ofiary, miłości względem tych, pośród których, którym towarzyszył, których kształtował też sumienia i serca, tego momentu kluczowego, jakim jest moment właśnie klękania przed apostołami, klękania przed człowiekiem i gestu obmywania nóg, ducha służby, ducha miłości. I w każdy czwartek przypominamy sobie właśnie ten moment, uczestnicząc także w Eucharystii, uczestnicząc w tym jakże ważnym wydarzeniu dla każdego i każdej z nas. I wiele razy, moi drodzy, przed Ewangelią słyszymy te słowa: otwórz, Panie, nasze serca, byśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Właśnie, bo to otwarcie się na to słowo, które Bóg pragnie skierować do każdego i każdej z nas, jest jakby odkrywaniem tego słowa. Otwieraniem się na to słowo w naszej codzienności. I ta przypowieść, którą słyszymy o poranku tego dnia, o tej zarzuconej sieci w morze, tej sieci, która zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. To jest, moi drodzy, właśnie to bogactwo, że jesteśmy jakby zanurzeni w mocy Bożej. Słyszeliśmy także w pierwszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza, że Bóg pragnie mieć człowieka w swoich dłoniach, w swoich rękach. Oczywiście, jak zauważymy, na pewno pośród nas jest wielu takich, którzy właśnie może są w Kościele, a może nawet i my jesteśmy tacy, że właśnie jesteśmy w Kościele, uczestniczymy w Eucharystii, przyjmujemy sakramenty święte, ale jednak nasze życie nie jest takie, jakie powinno być. I dlatego też, słuchając Słowa Bożego, może trzeba by każdy z nas zrobił sobie taki swoisty rachunek sumienia. Czy moje życie to życie, które jakby napełnia to, tym pięknem, to bogactwo Kościoła? Czy ja rzeczywiście jestem tym, który może świadczyć? Zobaczcie, Jezus w przypowieściach pragnie tak uzmysłowić słuchaczom, ale także i nam, bo przecież już nieraz zapewne słyszeliśmy tą przypowieść w naszym życiu, że chcemy być właśnie tymi, którzy odkrywają swoje piękno, odkrywają swoje posłannictwo i swoją wagę, wagę naszego wzrostu, odkrywania też tej dobroci Boga. I dzisiaj, kiedy przychodzimy w czwartek, o poranku tego dnia, kiedy uczestniczymy w Eucharystii i kiedy nasze myśli biegną właśnie do wieczernika, chcemy spotkać Chrystusa, który właśnie jest tym, który właśnie ukazuje nam ducha służby, ducha miłości, ale także pragnie zaprosić, tak jak zaprosił apostołów do wieczernika, także nas, do tego, abyśmy właśnie spożywali Jego ciało, karmili się Jego ciałem i odkrywali, że to wszystko właśnie chcemy czynić na Jego pamiątkę.
na Jego obecność pośród nas. Niech więc ta Eucharystia będzie także naszym takim krokiem do tego, abyśmy odkrywali naszą obecność także w tym bogactwie Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego, Kościoła, do którego jesteśmy zaproszeni, będąc właśnie tymi dobrymi rybami.